Baza, jest baza. I która tu jest partia? Trzecia partia. Jest trzecia partia. Białymi grał Caruana. Czarnymi Magnus Carlsen. A Fabian Caruana grał białymi. E4, C5. Widzimy obronę sycylijską. Skoczek F3. Carlsen wybiera posunięcie skoczek C6. Skoczek C6 prowokuje gońca do przejścia na B5, tak zwany wariant Rossolimo. Był taki szachista amerykański, G6. Ona była popularna po meczu Fischer-Spassky. Wydaje się, że biały traci tempo. Oddaje białopolowego gońca, zdobywa przewagę na czarnych polach. Tu można bić w dwie strony. Carlsen konsekwentnie bije pionem D3. Przy czarnopolowym gońcu powinniśmy stawiać pionki na białych, to ograniczają gońca przeciwnika. Goniec G7. Roszada. Hetman. C7. To takie trochę dziwne posunięcie, bo wyczekujący nie wiadomo dokładnie po co hetman tam idzie. Alternatywą było skoczek F6, jak grał Anand przeciwko Piotrowi Leko i po H3 Rashada. Skoczek C3, skoczek D7, goniec E3, E5. Hetman D2, wieża E8, skoczek H2 grano, jeszcze długo partia skończyła się remisem. Z kolei goniec G4, grał Kramnik przeciwko Ilii Smirinowi, H3, zwrócił białopolowego gońca i Kramnik czarnymi wygrał. Posunięcie hetman C7 zasługuje na uwagę. Jest ciekawe. I co teraz ma grać biały? Grywano w tej pozycji H3, skoczek C3, wieża E1. Wieża E1 gra Fabian Caruana. E5. Czarne łapią pole D4, mają taką jakby strukturę Marocego, będą chciały zagrać C4. Piona C3, żeby rozbić piony, piona C3 nie można pchnąć, bo powstanie słaby pion D3. Teraz po skoczek F6, skoczek C3, skoczek D7, pozycja byłaby w okolicach równości. A3. Carlsen kończy rozwój. Skoczek F6. I B4. Bardzo takie nie tyle ryzykowne posunięcie, ile mające na celu osłabienie kontroli czarnych nad punktem D. Roszada. Skoczek BD2. Skoczek idzie na C4 albo chce wzmocnić pionka F3. Nie wiadomo. W tej pozycji Carlsen powiedział, że troszeczkę pomylił się w obrachunkach. Pomylił się o 13 czy 15 centnych na swoją niekorzyść. Natomiast inne alternatywy, bo zagrał goniec G4. Inne alternatywy było CB4. AB4, skoczek H5, żeby łapać tutaj punkt F4, albo goniec E6, bardzo dobre pole dla gońca, BC5, skoczek D7, wieża FE8, goniec A8 odbija piona C5 z bardzo dobrą pozycją, gdyż wymiana czarnopolowych gońców jest korzystna dla czarnych. Jak wiemy, w partii nastąpiło goniec G4, i teraz Caruana wykonał doskonały ruch H3. I goniec nie może iść na H5. Bije na F3. I znowu
Skoczek bije w 3, słabsze byłoby hetman f3 z powodu cb4, ab4 i czarny ma kontrę. Po skoczek f3 białe mają przewagę. Cb4, ab4. I teraz Caruana popełnia niedokładność, znaczy Carlsen popełnia niedokładność, gra a5, chce bardzo uzyskać przewagę, jednakowoż jest to przewaga taka iluzoryczna i przedwczesna. Na moment zobaczymy, czy nam transmisja idzie, czy mamy transmisję wykazaną na liczesie. Czy na liczesie transmisja idzie? Na liczesie transmisji nie ma, nie będziemy się tym przejmować. Idziemy dalej. Witam pana, panie Szymanie, witam, idziemy dalej. Oglądamy trzecią partię meczu. Tu należało grać skoczek d7, pogoniec d2, a6, hetman b1. Wieża fc8, próba dojścia do c5, skoczek f8, skoczek zmierza na e6, żeby kontrolować pola t2, zmierzył na e6 i teraz z e6 można pokazać, że on tu kontroluje pola. O, to i to. Hetman a5, gdzie to jest? Skoczek e6. Wracamy do partii. W partii nastąpiło a5. Ba5. Wieża a5. Goniec d2. Atak na wieżę zmusza czarną wieżę do odejścia po to, żeby trzeba było podjąć jakąś decyzję. Wieża aa8. I teraz czarne nie zdobywają linii. Skoczek d7. Widzimy, że punkt e5, pion na e5 utrudnia czarnym grę. Ten goniec strzela na dwa skrzydła. Goniec f8 jest pasywny. Teraz białe miały kilka możliwości. Najlepszą wyglądała hetman b2 i po b5 bijemy na a8. Wieża bije a8, wieża a1. Redukujemy problemy z wieżami i wtedy jest łatwiej grać. Białym łatwiej realizować lepszego gońca. Hetman b4, wieża fe8, goniec c3. Naciskamy na punkt, przywiązujemy figury białych. b5. Bardzo dobre posunięcie, bo skoczek ogranicza pion ogranicza piona c. Przykryta jest słabość na linii B. Nie ma słabości na linii B. Wieża A8, wieża A8, wieża A1, wieża A1, goniec A1. Hetman A7, goniec C3. I to jest trochę niedokładne. Lepsze było goniec B2, bo hetman A2, G4. Król G2, skoczek bije 5, skoczek F4, G5, hetman E7. Pozycja byłaby równa, równa. Natomiast w partii nastąpił, jak mówiłem, goniec C3, hetman A2, hetman B2. Bez hetmanów czarnym będzie łatwiej grać, bo mają troszeczkę bardziej oddalonego piona. I Caruana wymienia hetmany, żeby nie stanąć gorzej. Hetman b2, f6. No, trzeba wzmocnić pionka, żeby goniec mógł wyjść na przekątną a3, f8 i żeby król mógł iść. Jest końcówka. W końcówce król ze statysty zamienia się w głównego aktora. Król f1, król f7. Król e2, skoczek c5. Tutaj w tendencji remisowej było
była taka kontynuacja, żeby jak najwięcej pionów wymienić, jak najwięcej pionów wymienić. Goniec c3, skoczek e6. Skoczek zajął doskonałe pole. Biały goniec nie ma obiektów do ataku. G3. Stanął na czarnym polu, to gorzej. Goniec F8. Goniec z zamkniętej przekątnej przechodzi na otwartą, na aktywną przekątną. Skoczek D2. Skoczek G5. Ciągniemy piona. Kolejny pion stanął na czarnym polu. To jest korzystniejsze dla czarnych. Bo jak piony stoją na czarnych, to ograniczają własnego gońca. Skoczek B3. H5. Pion H fiksuje białe piony na czarnych polach. Goniec D2. Goniec D6. Troszeczkę do przodu i utrudnia zagranie F4. Kolejny pion staje na białe pola. C5. Czarne chcą po pierwsze przeciwdziałać wymianie pionów na D4, po drugie mają nadzieję uzyskać wolnego pionka na linii B. Będzie to tak zwany oddalony pion. Król idzie blokować pionak, a król idzie prowadzić piona B. F5. Niestety, żeby wykorzystać pionki stojące na czarnych polach, trzeba część pionków wymienić. Król D1. I teraz czarne się pospieszyły. Mogły grać F4. Mogły grać król C6. A mogły też zagrać goniec E7. I jak białe biją, to znowu mają kontrolę punktu E4. Uzyskują podpartego wolnego piona i mają szansę się przełamać. Po ruchu tekście FE4 pozycja się wyrównuje. DE4. C4, skoczek D2. Kolejny pion stoi na czarnym polu, ale kto widzi, ten zauważy, że to pole jest białe, a ten goniec chodzi po czarnych polach. Nie ma współpracy gońca z narożnikiem. Niektórzy mówią, że zły róg, ale róg jest zawsze ten sam. Chyba lepiej jest powiedzieć zły goniec. Goniec nie atakuje, więc jeżeli się zmieni wszystko, zostanie czarny goniec i pion H5, pion H, czarne nie wygrywają. Skoczek C5, goniec C5, goniec C5. Plan białych jest prosty. Wymienić wszystkie piony z wyjątkiem piona H. Król E2, król C6. Skoczek F1, B4 i to ułatwia białym zremisowanie. Bicie, bicie i skoczek. Jeżeli skoczek, to teraz nie można piona pchać, bo król stanie na D3. Piona trzeba bronić, król idzie na C5 i następuje natychmiastowa redukcja pionów. Bicie, bicie, goniec A5, F5. Piona trzeba zbić. Piona trzeba zbić, bo inaczej by doszedł i tu skoczek bije piona. Skoczek bije piona. Skoczka trzeba zbić, bo stoi na gońcu. I zgodzono się na remis, ponieważ nie można przełamać pozycji. Jakby mogło być? No i mogłoby być tak, 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 tak. Tak, jak widzimy, czarny bez trudu wygrywają piona. Bez trudu, bez trudu. Jednakże teraz nie są w stanie... No co jest? A, bo ruchy robi się na przemian. Raz białe, raz czarny. Proszę bardzo, aby widzowie przypisali sobie. Gra w szachy polega na tym, że ruchy robi się na przemian. Raz białe, raz czarny. I proszę 100 razy po obejrzeniu filmu przepisać. Żartowałem 200 razy. Goniec C7. I teraz uwaga. Jak król do rogu, jak pchniemy piona, to jest pat od razu. Jak zagramy gońcem, to też jest pat.
A jak zrobimy wyczekujący ruch gońcem, to znowu nie możemy pchnąć, bo król wchodzi w siatkę patową. I ta końcówka jest remisowa. Kto nie wierzy, niech sprawdzi. Kto nie wierzy, niech sprawdzi.